Ja chciałam poświęcić chwilę na tekst o pogrzebie Inki Zagończyka. W niedzielę w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy wyklętych Danuty Siedzikówny Inki oraz Feliksa Sylmanowicza Zagończyka, zamordowanych w 1946 roku przez UB. Ich szczątki odnaleziono 2 lata temu na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, a tożsamość potwierdzono badaniami DNA. W pogrzebie uczestniczyli prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. Muszę powiedzieć, że z żalem przyjęłam przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie tej uroczystości, który mówił między innymi: o ile do 1989 roku można powiedzieć, że rządził ustrój tych samych zdrajców, którzy zamordowali Inkę i Zagończyka, to przecież po 1989 roku teoretycznie nie, dodał, na co zebrani zareagowali śmiechem. Państwo polskie po 27 latach odzyskuje wreszcie godność przez ten pogrzeb, mówił Duda. I przez pogrzeb Łupaszki, i przez pogrzeb wszystkich następnych żołnierzy niezłomnych, których uda nam się odnaleźć i godnie pochować. Dlaczego jestem rozgoryczona tym przemówieniem? Dlatego, że Andrzej Duda usiłuje sugerować, że przed rządami PiS-u nikt nie przywiązywał wagi do historii ani do uczczenia bohaterów. A taką bohaterką niewątpliwie jest Inka, bo jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, to jest oczywiste, że to są historie pogmatwane, nie czarno-białe. Jest wiele bardzo hańbiących fragmentów życiorysów niektórych żołnierzy wyklętych i nie ma co tutaj się oszukiwać. Z historią nie jest taka prosta sprawa, że dzieli się ona na wielkich bohaterów i zdrajców. Natomiast w przypadku Ingi, no to jest oczywiste, że to jest niezwykła postać. Natomiast budzi moje rozżalenie także to, że to właśnie Instytut Pamięci Narodowej za czasów poprzedniej ekipy rządowej zrobił właśnie to, co zrobił. To znaczy badano miejsce pochówku żołnierzy wyklętych, usiłowano odnaleźć ich prawdziwe groby. Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, zwrócił uwagę tutaj w Radiu Tok FM także, że to on zapoczątkował proces unieważnienia wyroku na Inkę. W 2010 roku zwrócił się do sądu i w 2011 ten wyrok został unieważniony. Tak jak zresztą około tysiąca innych wyroków, bo minister sprawiedliwości miał wówczas prawo wystąpić do sądu o to, żeby te wyroki unieważnić. Jak twierdzi Kwiatkowski, to jest benedyktyńska praca, aby rzeczywiście dojść sądowo, zgodnie z prawem, że te wyroki były bezprawne. Bronisław Komorowski jako prezydent kontynuował ideę Lecha Kaczyńskiego, organizując Dzień Żołnierzy Wyklętych. I powiem tak, jeżeli PiS chce stworzyć taki obraz historii, że 89, lata 89-2015 to jest okres jakiś skażony, ta okropna trzecia RP, a teraz się zaczyna prawdziwe życie, to jest to obraz głęboko nieprawdziwy i krzywdzący, niszczący też polską historię, niszczący też polską dumę z tego, co jednak przez te 25 lat udało się zrobić, niezależnie od tego, jak wiele możemy mieć zastrzeżeń, jak wiele żalu o rozmaite rzeczy, jak wiele było nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo zła droga. To jest właśnie ta pedagogika wstydu, którą PiS zarzuca innym. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.